Patrzcie, na 100% jakaś super tajna baza. Oj, daj spokój, zwykły domek. Jakiś zwykły domek i zwykły laptop, co? Na środku ekranu wielki księżyc, co? Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale słuchajcie, Norman chyba ma rację. Tak? Bo owszem, wygląda to na jakieś tajne miejsce spotkań. A nie mówiłem? Mówiłem! Wiem! Oni wysyłają sygnały do księżycowych ludów! Nie przesadzaj. Już wiem, co tu jest grane. Możesz tak nie pisać, proszę. Ja to tylko rozumiem. Odczuwam lekkie mdłości. Nie wiem, o co chodzi z tym księżycem, ale tyle osób w takiej małej łódce to nie jest najlepszy pomysł. Słuchajcie, strasznie nas znosi. Co ty robisz? Chcesz zniszczyć teleskop? Uważaj z tym wiosłem. Ojej, bardzo przepraszam, panie kalafiorze. Jaki znów kalafiorze? Profesor jestem, czy to jasne? Oj, przepraszam, tak mi się powiedziało. Ja bardzo lubię kalafiora. O, nie. Się wywróciła. Trzeba dzwonić po straża... A, nie trzeba nigdzie dzwonić. Ale sam nie dam rady. Dzwoń do remizy i zgłoś wypadek. Popłynę do nich, może się na coś przydam. Halo? Bo taka łódka... no i ona... Tajemnicza grupa ludzi wypadła z łódki podczas próby nawiązania kontaktu z księżycem. Tajemnicza grupa ludzi wypadła z łódki podczas próby nawiązania kontaktu z księżycem. Lecę do Centrum Ratownictwa Wodnego. Zdecydowanie marzy mi się urlop. Strasznie silny ten wiatr dzisiaj. Boję się, że mogło ich nieźle wywiać. Popłyniemy na północ. Sam powinien gdzieś tam być. Dobra, kierunek północ. Pomoc! Pomocy! Trzymajcie się, już do was płynę. Patrz, sam puścił flarę. Płyniemy. Dzicy panowie z Pontypandy dziękują za kolejną fantastyczną wycieczkę. Wszyscy zapracowali na książęcą odznakę. Wracamy teraz szybko do miasta, bo odznakę przyzna wam prawdziwy książę. Tak jest! Wiecie, jak się cieszę, że spotkam tego księcia? Mam nawet mały prezent dla jego synka. Ten mały też jest księciem, wiesz? Niby po co mu twoje stare, brzydkie zabawki? O, stop! Tu chyba powinien być most. No nie... Czyli co? Nie zdążymy, tak? I nie będzie księcia? Dobra, słuchaj, myślę, że może już wystarczy. A, jasne, to tak. W tym miejscu książęca para pewnie wysiądzie z samochodu. Czyli dywan powinniśmy dać tutaj. No tak, ale dywan miał dochodzić do sceny. O tak! No nie, ale mają wysiąść z samochodu na dywan. Myślisz, że ten dywan to co, to mógł się skurczyć? No właśnie, tego się obawiam. O nie! Spokojnie, wszystko gra, już jestem i przywiozłem chorągiewki. Czerwony dywan dla mnie nie trzeba było, ale dzięki. No i teraz to znowu musimy go wyprać. To co, wrzucamy go do morza? Uwaga, uwaga, kochani! Mamy jakieś 10 minut. Ojejku, a ja tak chciałam zobaczyć księcia i księżniczkę! Nie traćmy nadziei, bo są dzicy panowie z Pontypandy! No dobra, ale dzicy panowie z Pontypandy mają jakiś plan? Nauczycie nas latać na przykład? Nie, ale chętnie pokażemy wam, jak się dostać na drugą stronę.
Proszę bardzo, nie ma się czego bać. Rachciach i będziemy po drugiej stronie. Nie wiem, czy to się jeszcze do czegoś nadaje. To prawda, chyba średnio. Co? Książęca para... znaczy pingwiny... Nieważne, darujmy sobie ten szyfr. Książę i księżniczka dość nieoczekiwanie postanowili zajrzeć do sklepiku Dylis. Co? Ale po co? Nie rozumiem. Zdaje się, że nie wzięli ulubionej zabawki małego księcia i liczą, że kupią coś u nas. No, to na co my tu czekamy? Kto ostatni zobaczy księcia, ten zgniła buła! To co robimy? Pierzemy ten czerwony dywan? Nie ma mowy. Lata świetności to on już ma chyba za sobą. Jeszcze? Tak, słucham. A ile tak mniej więcej pożarów pani zgasiła? Całe mnóstwo. No czyli ile? Bo na pewno nie tyle co wujek sam. Zaraz do niego zadzwonię. Ale ona jest super. To teraz przejdziemy do grillowania. Kto ma ochotę mi pomóc? Ja! Ja! O nie, nie ma zasięgu. Jak tu nie ma, to trzeba iść gdzieś wyżej. Ale ty tam uważaj, bo strasznie wieje. Ty wiesz, że zauważyłem? O, o, ała! Ratunku! A może jednak spróbowalibyście przyczepić rękaw na dole na ziemi, a potem wciągnąć go jak flagę? Uż ty, a wiesz, że to sprytne? Ale co ty robisz? Nie chcesz drabiny? Chcę. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Tak. Co tam, James? A Eli gasiła jakieś pożary? Tak, jasne. I to mnóstwo pożarów gasiła. No, ale... Nie. Pewnie nie aż tyle, co ja, ale ma doświadczenie. Halo? Halo? Nie słyszę cię, halo? Wujku Samie! No nie. I znowu nie ma zasięgu. No dobra, to jeszcze kawałek wyżej. Pierwsza sprawa. Podłączamy butlę z gazem do naszego grilla. I tu trzeba zachować maksymalną ostrożność, zwłaszcza, że zaraz obok jest ognisko. To ja mogę! Nie, bo ja chcę! Hej, dziewczyny, bo zaraz... chwila. A gdzie James? Wziął telefon i tam sobie poszedł szukać sygnału. Dobra, zostajecie tu i niczego nie dotykacie, jasne? Za chwilę jestem. Ja i tak wiem, jak się podłącza taką butlę. Ja też wiem. Zostaw, ja chcę. Pani Eli prosiła, żeby niczego nie dotykać. A ty to od kiedy taki grzeczny? Puszczaj! To ja chcę. O nie! O nie! Szybko! Cofamy się, no już! Wszyscy, pod wiatr! No już! James! Nic się nie bój. Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie. Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. Super, tak jest. Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O to chodzi, brawo. Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, po prostu się puścisz. Mam cię. Bo ja chciałem zadzwonić do wujka sama, ale... Teraz to nie muszę, bo ty jesteś super. No i popatrz. Chyba jednak zadzwonimy sobie do wujka sama. Ja nie mogę, ale będzie super! Fantastycznie! Uwielbiam helikoptery! Norman i Willis Price utknęli w samochodzie na czubku drzewa nad przepaścią w środku lasu. Elvis, chodź tu! Tym razem będziesz mi potrzebny. Przykro mi. Wracamy do środka. Co? Ale czemu? Dlaczego? I oczywiście Norman Price musiał nam wszystko popsuć. Tom, jesteśmy gotowi. Daleko jeszcze? Odbiór. Kawałeczek, już ich widzę. Odbiór. Nie wiadomo, co z samochodem. Najpierw go zabezpieczę, a potem będziemy wyciągać Normana i Dylis. Sam, Elvis, opuszczam was, gotowi?
Samochód bezpieczny! Normandylis! Już po was idziemy! Dobra. Delikatnie otworzymy teraz drzwi. Spróbujcie się nie ruszać, dobrze? Zaczynamy. 1, 2, 3. A teraz zanurkujemy sobie do środka i ostrożnie wepniemy was w uprząż. Gotowi? Super! Wszystko gra! Dom, odbiór, możesz wciągać! Penny! Jeśli chcemy ratować samochód, to zdecydowanie przyda się Feniks. Odbiór! Sam powiedział mi, że to ty wezwałeś pomoc i że byłeś bardzo dzielny i spokojny. W nagrodę otrzymujesz gwiazdę młodego kadeta. Koniec! O, gwiazdę? Ej, patrzcie, jak się świeci. I kto poleciał helikopterkiem? Norman! To wszystko moja wina. Chciałam, żeby Norman zdążył na tę wycieczkę. I, no wiesz, za szybko jechałam. Jestem. Ludzie kochani, cofnąć się! Oto ja, Daniel Steel! Stop! Jaki znów stop? Co to ma znaczyć? Ja tu jestem reżyserem. A ja uważam, że mam za mało tekstu. Jeszcze raz gramy od początku i trzymasz się scenariusza, zrozumiano? I bardzo proszę o ciszę. I jedziemy! Ratunku! W całej szopie z węglem szaleją ogniowe błyskawice! Ratuj się, kto może! Całujcie żony i mężów i powiedzcie mojej matce, że nie, 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 nie! Co to, to? A to, że tego nie ma w scenariuszu! A właśnie, że jest. Sam dopisałem. Nie życzę sobie takich kpin z mojego dzieciństwa. Jeszcze raz. Ale tym razem porządnie. I gramy! Nie bój nic! Super Norman pomoże ci! Dość! Bo co? Pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, naprawdę dawno, dawno temu... Przejdź do rzeczy, ale już! Przechodzę. Nim nastały czasy fajowych wozów strażackich i eleganckich helikopterów, najlepszym przyjacielem strażaka było zwykłe wiadro. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. Oje, to ja tu mam być w blasku reflektorów. Podaj dalej, pożar zgaśnie mi. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. Tak, 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 pełne zimne, świeżej wody. Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar zgaśnie mi. James, chyba ci mówiłem, że masz świecić na mnie, cały czas na mnie. Ale pan kapitan Steel przed chwilą kazał świecić na tych, co śpiewają. A co się słuchasz, kapitana? Kapitan to tylko reżyser, a ja jestem gwiazda. Tam dajesz światło i nie ruszasz, jasne? Wielki Daniel Steel! Oj, weź, zostaw! Ej, tam jest mój kawałek sceny i tam masz świecić! No i widzisz, wszystko twoja wina! Jak to moja wina? Ja tu jestem gwiazdą! Pożar? Musicie stąd uciekać, pali się! A to dopiero zwrot akcji. Tego się nie spodziewałam. Nie, nie, to nie tak. To nie przedstawienie. Słuchajcie, teraz bez żartów. Pali się, musicie się ewakuować. Uwaga, ośrodek górski się pali, a mój spektakl w ruinie. Patrzcie! Ląd na horyzoncie! Ale to nie jest nabrzeże, to latarnia morska! I płyniemy prosto na skały! Skały! Skręcaj! Chyba panuje nad tym straszliwie się fale! O nie! James za burtą! Słuchajcie, James jest w nigdzie ich nie widzę! Czekaj!
Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Tom, dawaj wyżej! Szum, mamy ich koło latarni morskiej! James wpadł do wody. Musimy się pośpieszyć. Trzymaj! Spróbuj się złapać! Ała! Nie dam rady! Patrzcie, Wolami dwa! No co ty, a uprząż? Nie ma czasu. Moje psa! Spokojnie, już po wszystkim. Pozwól, że ja poprowadzę, a wy trzymać się z tyłu. Dobra, Tom, wciągaj nas! Penny, wszystko gra u ciebie? Pewnie, wszyscy cali. Zabiorę ich z powrotem do miasta. Może mnie ktoś proszę teleportować? Nie ma mowy. Będziesz tu stał i słuchał. Po pierwsze, wziąłeś sobie coś, co nie jest twoje. Po drugie, nikomu nie powiedziałeś, dokąd płyniesz. No wiem, głupie to było, przepraszam. A ty, Sara, bardzo się cieszę, że umiesz sterować, ale to nie znaczy, że możesz sama pływać. Przepraszam, to się nie powtórzy. No dobra, też nie jestem bez winy. Mogłem odstawić Neptuna do centrum ratownictwa, zanim skoczyłem na lunch. Tak, zdecydowanie. Wiem, że paluszki rybne Bronwyn są świetne, ale na przyszłość spróbuj się oprzeć. Patrz, ale mamy wszystkie kosmiczne robale. No ja nie mam. No świetnie, mam nadzieję, że to koniec tej nieszczęsnej zabawy. Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż robale, jasne? Proszę was, patrzcie, co się wokół was dzieje. O, ludzie wypuścili nową grę! Kosmiczne robale 2! Znajdź legendarnego Megażuka! No nie... Drużyna Normana rusza w kolejną kosmiczną misję! Śmiało, dotrzemy tam, gdzie żaden chłopak... i dziewczyna nigdy wcześniej nie dotarli! Laserowy zyskał supermoce, kiedy ktoś go trafił tym takim laserem. No dobra, a na 100% miałem tu jakiś laser. Nie. Hej! Co tu się stało? Ja już chyba wiem, co tu się stało. Przecież dostałem laserem i ja cię kręcę. No i teraz to na stówę mam jakieś supermoce! Jeszcze nie wiem jakie, ale to się dowiem. Super Norman wybije się teraz ładnie i wskoczy na ten oto budynek! O nie! Jest Norman! No to zaczynamy! Ale co on znowu wymyślił? Skąd ja mam wiedzieć? Udajemy, że go tu nie ma! A wy patrzcie na to, bo ja się teraz wybiję i wskoczę na sam dach! Ktoś coś mówił? Nie, nikt nic nie mówił, bo nikogo tu nie ma. A ja to co? Halo? Hej! To ja! Super Norman! Chwila, chwila! Ja tu przecież cały czas stoję, a oni mnie nie zauważyli. Co to znaczy? Że jestem niewidzialny? Ja cię kręcę, to ja mam moc! Jestem niewidzialny Super Norman! No to teraz udowodnię Ponty Pandy, kto tu jest prawdziwym superbohaterem! Przydałoby się jakieś niebezpieczeństwo, żebym się mógł wykazać. No i dobra, co by tu... I co ty na to? Nasz pies pożarowy 2000 zasłużył chyba na kolejną szansę, co? Nie wiem, co jest grane, ale się chyba chłopak zdenerwował. Aha, i to mocno. A niech to. Ha, ratunku! No i co, na ulicach cisza i spokój, nikt nie wzywa. Może jednak zaliczymy ten pełny miesiąc bez pożarów? Wolę nie zapeszać, ale bardzo bym się ucieszył. Ratunku! Ojej, znowu ten pożarowy pies! Atomowy chłopak znów rusza na ratunek! Ale uważaj na siebie! No.
No pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy i podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga, u Fladów znowu pożar. Elvis, Eli, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Ach, nie mogę otworzyć. Cofnąć się! O! Bądziak! Uspokój się, Norman, to tylko ja. Ratunku! Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dwór. Idę po małą. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. I już po strachu. Ojej, co tu się stało? A to, że Norman prawie spalił nam dom. I chyba jestem chora. Pewnie złapałaś tego nieszczęsnego wirusa. James i Hannah też leżą w łóżkach. I co, Norman? To nie pądziaki, bo oni są po prostu chorzy. No wiedziałem. A ty wiesz, że taka flara to nie zabawka. Nie wolno odpalać flary w domu. Bardzo przepraszam, bo oglądałem taki straszny film i chyba jednak nie był dla dzieci. A ja chyba wiem, jak kolegę rozchmurzyć. Co powiesz na piosenkę? No nie. Kiedy słońce grzeje tak. Imprezowy rusza jacht. Dalej, śmiało. Ćwicz, bo już przyszło lato. Ta piosenka jest jeszcze gorsza niż te pądziaki. Wyobraź sobie, że o dziwo